Nazywam się teraz Jakubowska Stanisława, a panieńskie moje nazwisko rodowe Milcarz. Urodziłam się 10.10.36 rocznik. Wieś, Podlesie, gmina Radoszyce, województwo świętokrzyskie teraz tu jest dlatego. Tam spędziłam moje lata dziecinne. Później nas było siedmioro w rodzinie. Przyjechał wujek i mnie zabrał do Skierniewic na tego, no ale tam tylko byłam rok. To było 40, jak wywozili Żydów z getta. Te sklepiki żydowskie na tego, jak z getta wywozili do Końskich, do pociągu tych Żydów, no to tak pędzili jak psów. Tylko kobiety z małymi dziećmi to i starcy to na wozach, takie końskie furmanki. To prowadzili co tych Żydów, co pouciekali, jak jest na... To normalnie mieli tu powygnywane zęby tym Żydom było widać. No coś okropnego, to nie szło patrzeć na te. No dlatego. No później to już tam odjechali, no ale jeszcze tam grasowali. A wujek, właśnie co miał piekarnię, to tam się zaprzyjaźnił z Niemcem i on po prostu ostrzegał, jak była jakaś łapanka, czy na kogoś było tam coś przeskarżone. No bo to ludzie są różni, że je na tego poskarżyli. No i już jak tego, to wujek już tam... Przed dzieci, posłańcy byli dzieci, na tego posłańca. No i to już ten, już ci się ulotnili, że jak już była łapanka tam, że tam jest na namiar, no to on był ostrzegał na tego. Takie biedy, to myśmy nie mieli za okupacji, no bo tak, mieliśmy gospodarstwo 8 hektarów, choć nas było tam dużo, ale ojciec pracował w lesie. Tam woził te klocki do kolei, tam na deski, na tartak. No i mieliśmy 7 krów. No to mleko, kartofle, tylko jednego roku to nam Niemcy zabrali wszystko. Wszystkie kartofle. No bo ojciec się jeden dzień spóźnił z kontyngentem. No i na drugi dzień przyjechali ciężarowymi samochodami. 2 kopce zabrali, nie patrzyli, że tam są dzieci, za tego wszystko zabrali. To tam nam zostało w takiej komórce tylko. To tam zawsze tych kartofli starczało od jesieni do Bożego Narodzenia w tej komórce, bo tak to się później odkrywało kopiec i się tam dosypywało do tego. No i nie było wolno w żarnach mielić. No w ogóle tam gnębili. No i myśmy mieli żarna. Żeśmy sobie sami tam ususzyli zboże, te ziarna i w tych żarnach się mieliło na tego. Przyszli na kontrolę. No to tak, ojciec złapał ten kamień, schował w gałęzie na podwórku, a tę obudowę to tam do komórki, tam takimi butami starymi tam na poprzykrywał. No ale jak szedł, to się ubrudził tą mąką spodnie. No i ten Niemiec taki był ze szramą. I koniecznie, gdzie ten kamień i dlaczego. No później już ojciec musiał na tego, no to wziął, rozbił ten kamień na 4 części i chciał ojca zabić. Taki był ze szramą, podły Niemiec, a drugi mu wytrącił ten pistolet, mówi, za co ty, mówi, chcesz człowieka zabić, że dzieciom chciał dać chleba? I tak on uratował ojca, ten Niemiec na tego, no, takie były przygody dla tego. I później jak już wróciłam z powrotem tam na Podlesie, na tą wioskę, no to do szkoły do Radoszyc na tego, to w czasie okupacji. I poszliśmy do szkoły. Siadła mama, zrobiła obiad, postawiła na stół, siedzimy przy stole, a okna tak wychodziły na ten miasteczko Radoszyce. Naraz patrzymy, a całe Radoszyce płoną, wszystko w płomieniach już było. To całe szczęście, że jeszcze zdążyłam do domu dojść. Oni, Niemcy, zegnali wszystkich tych
z Radoszyc, mieszkańców na rynek. Księży, no i tak się spowiadali na tego, a tu się wszystko paliło, naokoło na tego wszystko się paliło. No i później nadjechała partyzantka i tam wkroczyli, Niemców tam trochę zmasakrowali. I ludzie tak przez te płomienie, między tam opłotkami, przez podwórka i na łąki, tak na pola, pouciekali. No i ten mój brat uciekł tam, ta ciotka uciekła z tymi dziećmi i przyszli tam na wiesz, to do tych Radoszyc za tego. No a później, no to już tak, ojciec zmarł. No to ja już skończyłam podstawówkę i do średniej szkoły. Chciałam za nauczyciołkę, za tego. No ale tak we wrześniu poszłam, a w lutym ojciec zmarł i koniec było edukacji. No bo tak jeden brat studiował, miał jeszcze rok studiów. No to nie przerwie studiów na tego, żeby zostać na gospodarstwie na tego. No i tak zostałam chłopatologiem. Skończyłam. A później tutaj jak przyjechałam, no to sobie zrobiłam prawo ten kursy kroju i szycia, no i kursy palacza pierwszego i drugiego stopnia centralnego używania. Tu skończyłam. No i tak później pracowałam jako palacz aż do emerytury. Mąż tam pochodził na drugiej wiosce dlatego. No i też przyszedł na zabawę, no koleżanka za mąż wychodziła. No i taka była moda, że na wieczorka przychodzili z innej wioski, tam przychodzili się pobawić, ale tylko na zabawę, tam gdzie zabawa była. Na to orkiestra, już tam, żeby tam na gościnę, to nie przychodzili chłopcy. No i przyszli sobie zostawić te ubrania u mnie, to po sąsiedzku. No i tak żeśmy się zapoznali, tak żeśmy się później dogadali. Dlatego przyjechałam tutaj do Gdańska. A ta najmłodsza siostra została tam na gospodarce. I do tej pory tam jeszcze jest. No jak później już tu przyjechałam do Gdańska, no to się zahaczyłam w przedszkolu. Byłam jako niania w przedszkolu, pracowałam, mąż w domu młody na Gnilnej pracował jako krawiec. I tak przez krawiectwo dorobiliśmy się tego mieszkania. Bo jak przyjechaliśmy, no to każdy na tego nie było, że tam miał jakąś wyprawę czy tego. To mieszkanie. Uskładał mąż parę złotych, jak przyjechałam, kupił mieszkanie, 5000 wtedy za to, bo to na 1000 było. Zapłacił, przyjechaliśmy do 1 stycznia 1957 roku, żeśmy brali ślub. Przyjechał, nie ma mieszkania i nie ma pieniędzy. Dlatego zostaliśmy, no to żeśmy nowo wynajmowali, nowo uskładali na parę groszy. No, kupiliśmy nakręty i też żeśmy tam odkupili. Taką półsuterynę, tam żeśmy mieszkali. I w przedszkolu przyszła taka pani marynarzowa. No jej mąż pływał na tych handlowych statkach. I kupił, już wchodziły futra te sztuczne takie. No ale nie miał jej kto uszyć na tego. Przyszła do nas do przedszkola, mówi do tej dyrektorki, ty mówi, nie ma gdzie krawca, mówi na tego, bo mówi, przyniósł mi mąż ten. No ona mówi, no masz tu żonę krawca. No i ona, no to czy może ja mówię, no pani przyjdzie, no ale to tak było sztuczne, to tak jeszcze nie było w modzie, mąż się po prostu bał też tego szyć, nie, że bo to jakieś trudności będzie, nie. No ale zgodził się, że uszyje. No i ona patrzy tak, mówi, wy w takim mieszkaniu mieszkacie. A no tego, no i opowiedziałam je, że już dwa razy nas tak nabrali na ten mieszkanie. Mówi, czekajcie, mówi, tu się buduje szkoła na Soku. To już macie zapewnione mieszkanie tam. No i tak ona nas tu doprowadziła, żeśmy to mieszkali. Napracować się tu tak napracowałam, byłam sama jedna palaczem.
Nie było, że tam 8 godzin i później człowiek odpoczął. Byłam palaczem, konserwatorem, wszystkim na tym. Wszystko potrafiłam sobie zrobić za tego. Mąż był jako woźny, a ja jako palacz, ale żeśmy się tak wymierali na tego. Także no, pracowałem obydwoje jak woły, bo tak wszystkie kolonie, zimowiska, krawiectwo, dlatego i praca w szkole. I byłam tylko jedną, byłam palaczem i konserwatorem wszystkim dlatego. Teraz to, co mają maszyny, wszystko dlatego, a podwórko trzeba było koszem wszystko kosić dlatego. No. Także lekko nie było, no ale jakoś się przeżyło dlatego. Zapewniłam byt jednemu synowi, drugiemu, jakie takie mieszkanka. Pierwszym dyrektorem to był Kosztaluk, ale wtedy były tylko kadencje, jedną kadencję mógł być dyrektorem, a on się tak narobił, bo on z Oruni z dziesiątki przyszedł tu organizować tę szkołę. 4 lata tego i musiał odejść. Poszedł na emeryturę. No on płakał, aż płakał z tego, no bo się tu narobił, naszykował na tego. Takie przepisy były, jedną kadencję do widzenia dla tego. Wszystko jeszcze za moje pieniądze było, meble były kupowane do szkoły. Bo przyszedł dyrektor, no mówi, no bo też tak nie było w oświacie tych pieniędzy na tego, żeby wszystko od razu. Mówi, macie trochę oszczędności? No ja mówię, trochę mam. No to wyciągnij na tego. A później no, on się rozliczył co do grosza, także nie mogę powiedzieć, że mnie tam wykorzystał. No a później przed Galicą. No bardzo dobrze. No i pierwszego miałam dobrego dyrektora, drugiego też był w porządku, nie mogę narzekać. A co z troską, no to jeszcze do tej pory utrzymujemy taki kontakt, bo to była taka kobieta życiowa. Też pochodziła ze wsi, dlatego była bardzo dobra, wyrozumiała, jak były święta, czy tam jakieś imieniny, czy to ona zawsze na święta zawsze szła. Sama osobiście brała mnie, choć idziemy do pracowników, tam jakieś kwiatki, czy jak coś tam się kupiło. Dlatego to była taka jedyna dyrektorka, która po prostu rozumiała pracowników. A grudzień, no to tylko widziałam, jak był ten rajstak się palił. No to tam żeśmy na szkołę wchodzili na dach, oglądali szaty. Była to policja ze Słupska i jeszcze tam gdzieś koło Warszawy chyba ten druga ta policja. Jak oni przyszli, jak poszli na tą obławę, no to ja im robiłam herbatę, kawę, za czym później to już policja, tam z policji przywozili im jedzenie, bo tu nocowali ci policjanci na tego. Jak on koszulę, to była taka czarna, całe ciało, tak byli pobici. No mówi, co my, no oni się pytają dlatego, ja mówię, chłopcy, co wy, jak Niemcy, gdzie ty widzisz, tu mówię Niemców. Ja mówię, robotnicy strajkują, bo nie wytrzymują na tego. A ten młodszy syn to miał dobrze, bo on jeszcze wtedy był taki, ile on tam miał lat. Jak poszedł, on się dał lubić, na tym, to na rano tak kiełbasy przynosił do domu. No bo oni byli pobici, jak przyszli, przecież na tego. To oni chcieli się położyć i odpocząć. To wszystko, tę wędlinę, to dawali synowi są na rano. No bo tak to się kotłowało. Raz w tą stronę wycofywali się, to znowu tu na tarcie. No ja mówię, no, my jesteśmy niby bezpieczni. Ale jak się tu dostaną na boisko, bo to było pełno samochodów policyjnych na podwórku, no to ja mówię, my idziemy z dymem. No bo za tego tu naokoło policja i za tego. Trzeba było iść z papierami na Wałową, bo tam były te jowki takie tak zwane, tam z papierami ze szkoły. No tak, no męża nie puszczę, no to bo chłopa to zaaresztują albo gdzie za tego. I jak pod filarami, jak się idzie do hali, nie? Na tego.
No już wracałam do domu i tam ta uliczka, nie wiem czy to jest piwna, czy jakaś tam ulica, strzelali. Tutaj policja, tu ludzie uciekali. I żeby mnie facet nie pchnął pod te filary, to chyba bym była tam zginęła. Dlatego to mi tak kula koło nogi przyleciała. Później stałam, wyszliśmy stać tutaj na schody. One były trochę węższe, nie? Stoimy na schody. I tak tutaj pręt, ja tak stoję, a tam z tego, z wojewódzkiej policji zaczęli strzelać, no bo tu trochę ludzi stało, to nauczyciele, to rodzice. I mi też taka rozpalona kula. To nie wiem z czego to była, bo to była taka dosyć, taka okrągła, ale było czerwone jak dlatego, no, normalnie jak rozgrzane, przeleciało koło nogi. Takie miałam przygody tutaj. No tu stał taki domek, na tym ratunku, tam był jakiś warsztat, czy stolarski, czy coś. Na górze tam mieszkali lokatorzy, tam mieszkało cztery rodziny na tego. No to ten dom to tak jak jechał pociąg, to on się chwiał z tego. No to tutaj na tego, no taki teren był, ale w porządku tak te ludzie byli. Ja nawet na tego, bo jak ta tego jednego pana córka za mąż wychodziła, no to się bali tam gości, że jak będzie to się to załamie. No przyszli, czy nie mogłoby być tego wesela tu u mnie, ale proszę bardzo. No i tutaj u mnie to wesele było. No później za jakiś czas to tam podostawali mieszkanie, no i przyszło, że trzeba to rozwalić. No. Przyjechał traktor, założył linę, ale to jakby to się trzęsło. A jak założył, nie dał rady jeden traktor, dopiero drugi traktor przyjechał i przewrócili ten dom, ale tu nie było widać, drzew nie było widać wcale, bo to był ten szwedzki, czy z tego drewna tam panie sztukowany, jak on to szwedzkie chyba mur, czy jak się to tam nazywa. To drzew nie było widać, tyle było pyłu. Konowce to były, na tego wszystkie te pomniki, bo było najpierw ogłoszenie w radiu i dlatego, że kto ma rodzinę, to może tutaj te prochy zabrać się na cmentarz przewieźć. No to, a to, co zostały? No to przecież tutaj jak dlatego grobowce były i dlatego to tu tam cała banda przychodziła, otwierali trumny. Jak były zęby złote, to zabierali, palce łamali, zabierali obrączki za tego tutaj na tym. Kto mi opowiadał, tutaj taka Jelińska żyła, Węclowa, to oni tu mieszkali tam od 40 któregoś roku. No to oni to widzieli, na tego przecież nawet Henia Romanowska, to ona to jeszcze ten mąż szedł bo to było przejście, nie było tak ulicy. Tylko tak przez cmentarz przechodzili. To szedł w zimie padł do grobowca, bo był śnieg, no równo, dlatego szedł i wpadł. Do rana siedział w grobowcu, dlatego. Te pomniki później już, co nie zabrane były, to wszystko na rafinerię tam w morze było wywiezione. Z ciężarówkami zabierali, bo się tam robotników pytałam, dlatego. No. Tutaj na rogu. Jak tutaj ruch szkoły, płotu tam od stoku, no to tam były takie mogiły, chyba trzy warstwy. Ale były, że były jakby rozstrzeliwane, bo były w czaszkach dziur na tego. No bo jeszcze tak, żeśmy myśleli, że może była jakaś zaraza i tam chowali na tego, ale mieli właśnie przestrzelone czaszki na tego. Później znaleźliśmy taką koronę, no to też ona była zabrana gdzieś do muzeum. To była tam wybita data chyba śmierci i urodzenia na tego, ale to nie było, to chyba było miesiąc czy coś na tego, taka korona była, ale to nie była tam z tymi zębami, tylko taka opaska na tego. No to przyjechali z muzeum i to zabrali. Chciałabym doczekać, że będzie taki jakby to
postument tego pamiątka, że tu był cmentarz.